Kolejny piątek Wielkopostny, witajcie. Piątek to szczególny dzień w ciągu całego tygodnia, to nie tylko dlatego, że jest to początek weekendu, ale przede wszystkim dlatego, że jest to dzień pamiątki męki pańskiej. Zmierzamy bowiem do Wielkiego Piątku, tego piątku, kiedy będziemy upamiętniać w sposób uroczysty moment śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. I nie bez powodu, chyba właśnie dlatego na dzisiejszy dzień Kościół daje nam Ewangelię świętą, w której Pan Jezus opowiada przypowieść o winnicy. Pewien bogacz miał winnicę, ogrodził ją, przygotował i dał rolnikom, aby w odpowiednim czasie zdawali mu owoc tej winnicy. Ci pracowali we winnicy. Ale gdy przyszedł czas zbiorów, pan winnicy przysłał swojego przedstawiciela. Ale pracownicy winnicy, widząc go, zabili go. Tego, co potrzeba, czyli owoców winnicy, mu nie dali, aby przekazał je panu. Podobnie uczynili drugi raz, a gospodarz, widząc, co się dzieje, pomyślał: poślę swojego syna. Z nim może inaczej postąpią. Pracownicy winnicy, widząc, że gospodarz posłał swego syna, pomyśleli, to jest dziedzic, zabijając go, posiądziemy jego dziedzictwo. I z nim podobnie uczynili. Co więc zrobi gospodarz, gdy, gdy zobaczy, że z synem jego to samo uczynili? Słuchający Jezusa mówią: nędzników man, marnie wytraci, winnice da w posiadanie Innym rolnikom, którzy będą mu oddawali plon we właściwym czasie. Co Jezus chce powiedzieć swoim słuchaczom, a przede wszystkim nam, poprzez tę przypowieść? Kto jest tym gospodarzem w winnicy? Tym gospodarzem jest Pan Bóg. Winnicą jest świat. Tymi posłańcami są prorocy, upominający, chcący odebrać plon dla Pana winnicy. Ale ich zabijają. Zwróćmy uwagę, że prorocy Starego Testamentu, chyba wszyscy, giną od miecza, nie są słuchani przez naród wybrani, wybrany. Umierają, są zamordowani. Wreszcie gospodarz, Bóg ojciec, posyła swego syna, Jezusa Chrystusa. Ale czy tego naród wybrany posłuchał? Nie posłuchał. I też go zabił. Dziś piątek, dzień, kiedy zabito syna pana winnicy, dziś kolejny piątek wielkiego postu. Spójrz na krzyż i zobacz syna pana winnicy. Zobacz tego, do którego należy Królestwo Niebieskie. Popatrz na Niego i zadaj sobie konkretne pytanie: czy Go słuchasz? Dalej, czy Go kochasz? Dalej, czy jesteś Mu wierny? Może niech Dobrym, konkretnym działaniem dzisiejszego dnia będzie moje pójście na drogę krzyżową. Popatrzenie na Jezusa, na Jego ostatnie dni tu na Ziemi i modlitwa za tych, którzy nie słuchają i nie widzą w Jezusie Zbawiciela, a może za tych, których znam, których kocham. A którzy są gdzieś daleko od Pana winnicy. Prośmy dzisiaj dobrego Boga, byśmy potrafili dostrzec tych, których nie ma obok nas, którzy wzgardzili Panem winnicy i dziedzicem, którego Bóg do nas posłał. Módlmy się dzisiaj w sposób szczególny za nich, aby odnaleźli drogę do winnicy i by przynosili obfity plon ze swojego życia. Boże, błogosław nam na ten piękny, piątkowy dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrego. Piątkowego postnego dnia.